ale czujni na przyjście Pana, nie poddający się ludzkiej złości. Ich droga życia jest przemyślana, bo żyją wiarą wśród codzienności. Błogosławieni oczekujący na rychły powrót Chrystusa Pana, szczęśliwi wszyscy wyglądający Odkupiciela, Zbawcy i Pana. Koleżanki i koledzy oczekujący na przyjście Pana, bądźcie serdecznie pozdrowieni. Bezmiernie ufni, łagodni cisi, głodni eucharystycznego chleba, samemu Bogu codziennie bliżsi, tak autentycznie spragnieni nieba. Błogosławieni oczekujący na rychły powrót Chrystusa Pana, szczęśliwi wszyscy wyglądający Odkupiciela, Zbawcy i Pana. Otwarci zawsze na dobro innych, każdemu chętnie posługujący, wrażliwi przeto na dolę bliźnich, im spontanicznie pomagający. Błogosławieni oczekujący na rychły powrót Chrystusa Pana, szczęśliwi wszyscy wyglądający Odkupiciela, Zbawcy i Pana. Przedziwnie prości, jak małe dzieci, szczęśliwi pełni czci i wdzięczności. Im Słowo Boże, jak słonko świeci, prowadząc prosto do bram wieczności. Błogosławieni oczekujący na rychły powrót Chrystusa Pana, szczęśliwi wszyscy wyglądający Odkupiciela, Zbawcy i Pana. Pogodni mimo codziennych trudów, nie ogarnęła ich żadna trwoga. Wybrani spośród tak wielu ludów, umiłowali nad wszystko Boga. Błogosławieni oczekujący na rychły powrót Chrystusa Pana, szczęśliwi wszyscy wyglądający Odkupiciela, Zbawcy i Pana. Mamy już drugi tydzień adwentowego oczekiwania na przyjście Pana. O tym oczekiwaniu niezwykle prosto i żarliwie mówił ludziom zgromadzonym nad rzeką Jordan Jan Chrzciciel. Ewangelia opowiada o nim jako o poprzedniku Zbawiciela. To Jan miał przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela, czyli Pana Jezusa. I przygotowywał ich należycie. Chodził w pobliżu Jordanu, tam, gdzie wielu ludzi się gromadziło, i głosił chrzest nawrócenia. Rozważmy to ewangeliczne zdarzenie. Słowa Pana oblekliśmy wesołe nutki. Nad Jordanem Jan wędrował i obwieszczał stałą mocą odpuszczenie win i grzechów tym, co szczerze się nawrócą. Jawie sługo wierny, drogę mówił o nim już Izajasz.
Święty Jan Chrzciciel mówił, że trzeba się nawrócić, to znaczy odwrócić się od zła, a zwrócić się do Pana Boga. Porzucić krętę ścieżki grzechu i złości, wyprostować drogi dla Pana, a zwłaszcza przypomnieć sobie Boże przykazania. I nie tylko słowa przykazań, lecz to, co Pan Bóg przez te przykazania do nas mówi. To, do czego zachęca i do czego swe dzieci powołuje. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli z Nim w przyjaźni i po to dał przykazania, aby każdy z nas wiedział, jak ma żyć, co robić. Czekamy na święta Bożego Narodzenia.
czekamy na powtórne przyjście na ziemię naszego Pana i Zbawiciela. Czekamy w postawie czujności i gotowości, bowiem nie wiemy, kiedy powróci Pan, aby Mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Szczęśliwi. A więc trwajmy na modlitwie, uczestnicząc w roratach. Powiedzmy w głębi serca Jezusowi, że chcemy być czujni i gotowi na Jego przyjście. A jeżeli trochę się nam do tej pory nie udawało, to teraz będzie lepiej. Podziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam przykazania, że święty Jan Chrzciciel przypomniał nam o potrzebie przygotowania dróg na przyjście obiecanego wysłańca Bożego Jezusa. Jeśli Ojca tak kochamy, mimo biedy, mimo zła.